Dzień dobry, Tomasz Kajnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wybierała. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedzialny za sport i turystykę. Tak, sport i turystykę oraz rynek pracy. No to trudny temat. Nie przerażają pana liczby o liczbie turystów odwiedzających Polskę. W lipcu spadek 35%, w czerwcu spadek 63%. Ja mogę jeszcze dodać... Dolny Śląsk jeszcze może, tak. Przepraszam, dodam. Turyści korzystający z noclegów w lipcu. Rok temu 400 tysięcy osób korzystało u nas z noclegów, czyli to są wszyscy ci, którzy przyjechali z noclegiem, tak. Oglądali, zwiedzali, zostawiali swoje pieniądze. W tym roku w lipcu niecałe 250 tysięcy. Spadek prawie o połowę. Tak, spadek prawie o połowę, a jeszcze w tych wcześniejszych miesiącach, kwietnia, maja, to ruch były prawie zamarł. Spadki, tak, rzędu ponad 90%, tak. Więc ten ruch faktycznie zamarł. Natomiast lato. I teraz też nie jest lepiej. Teraz nie jest lepiej. Okres lata pozwolił dużej części podmiotów działających w branży turystycznej troszkę się odbić. Natomiast to też zależało od tego, na jakiego, zależało od lokalizacji i zależało od typu turystów, na jakie dana atrakcja była nastawiona, bo najgorzej było w dużych miastach, tak. I jest do dzisiaj, gdzie turystyka związana z biznesem zamarła. I ona cała konferencyjna, tak. Ona właściwie ona się nie do dzisiaj działa, nie tak. Podniosła. Natomiast w tych miejscach poza dużymi miastami, tam gdzie były atrakcje turystyczne kojarzone jako leżące gdzieś na uboczu, ten ruch turystyczny czasem był wręcz rekordowy. Na przykład Warmia i Mazury, tak? Ale i na Dolnym Śląsku. No, sztandarowy przykład Śnieżki, na którą trzeba było zorganizować ruch jednokierunkowy, bo się na niej ludzie nie mieścili. Więc sytuacja jest taka, że 86% Polaków deklarowało pozostanie w tym roku w czasie wakacji w kraju. Więc jest duża rzesza ludzi, którzy oczekują atrakcji turystycznych, oczekują oferty turystycznej, natomiast trochę innej niż wcześniej, w innych lokalizacjach, innego typu atrakcji turystycznych. I myślę, że my jako samorząd Dolnego Śląska, ale też samorządy lokalne czy lokalne organizacje turystyczne, na przykład w aglomeracji wałbrzyskiej, musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby ci turyści trafili do nas. Bo oni mimo wszystko są. Oczywiście w mniejszej ilości niż można było się tego, niż chcieliśmy się tego spodziewać, ale są i w przyszłym roku też będą. Miejmy nadzieję, że pandemia nie rozrośnie się tak, żeby miała nam wyłączyć z ruchu turystycznego cały przyszły rok. A potrzeba odpoczynku, potrzeba podróżowania jest tą potrzebą, która wśród ludzi jest tak naprawdę jedną z bardziej istotnych. Czyli pana koronawirus nie przeraża? Mnie koronawirus przeraża oczywiście, bo skutki pandemii, myślę, że my dzisiaj ich nawet do końca nie znamy, ponieważ wynik gospodarczy, oddziaływanie na podmioty gospodarcze, te efekty będą następowały. Ja myślę, że w branży turystycznej niestety będzie tak, że w nowym roku wiele tych podmiotów po prostu przestanie działać. One dzisiaj działają jeszcze ze względu na tarcze, na uruchomione środki pomocowe, ale tarcza czy kolejne tarcze rządowe, no one się wyczerpują, tak? Nie wiem, na ile możemy liczyć na kolejne wsparcie ze strony rządu, ale tak czy inaczej przedsiębiorcy, którym obroty spadły o 90, o 80 czy o 70%, nie będą funkcjonowali długo. Więc to oczywiście będzie miało skutki ogromne. Próbuję szukać czegoś pozytywnego w tej sytuacji. I co pan znalazł? Myślę, że tym pozytywem, którego się trzeba trzymać, po prostu i tak o tym myśleć, jest to, że właśnie to była okazja na to, żeby ogromna rzesza Polaków, którzy zmuszeni w jakiś sposób okolicznościami zostali w kraju, odkryli. Tak naprawdę odkryli to, co w Polsce jest interesującego, a z punktu widzenia Dolnego Śląska my jesteśmy regionem, który ma ogromną pulę atrakcji turystycznych, miejsc, obiektów, historii regionu, usług turystycznych, które możemy zaoferować i jest szansa na to, żeby ten ruch turystyczny wewnętrzny, krajowy
wzrósł bardzo w stosunku do tego, co było w poprzednich latach, kiedy to jednak no, takim pierwszym wyborem były wyjazdy zagraniczne. Pan non-stop spotyka się z przedstawicielami branży turystycznej, z samorządowcami. I co panu mówią? Oczywiście wszyscy sygnalizują ogromne problemy, tak? Samorządy lokalne mają swoje problemy związane ze zmniejszonymi przychodami z jednej strony, z drugiej strony z ogromnymi kosztami, bo wszystkie procedury związane z pandemią, czy w oświacie, czy w służbie zdrowia, to są procedury pomnażające koszty, a przychody są niższe niż były, więc kłopoty finansowe mają wszyscy. Szczególnie jest to widoczne w branży turystycznej, bo branża turystyczna siłą rzeczy jest tą najbardziej poszkodowaną, ale oczywiście jest to w zróżnicowanym stopniu. Tak jak mówiłem wcześniej, są takie atrakcje, takie obiekty turystyczne, które ten rok mogą zakończyć mimo wszystko w miarę optymistycznie, po prostu byli goście, tych jest mniejszość. Branża jakie, jako taka. Jakie na przykład na Dolnym Śląsku? No takie miejsca, w których ludzie czuli się bezpiecznie. Czyli te miejsca, które były na uboczu. Typu zoo, czy raczej? Nie, raczej nie. Typu na przykład restauracja przy szlaku turystycznym mniej uczęszczanym. Trasy turystyczne, czyli szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, gdzie ludzie poruszali się po nich i ich było bardzo wielu. I jeżeli ktoś miał tam zlokalizowany swój obiekt albo jakieś usługi turystyczne świadczył, to miał szansę tych klientów mieć. Tam, gdzie miejsca były postrzegane jako niebezpieczne, czyli tam, gdzie uważaliśmy, że będzie duży ruch, że będzie duży tłok, te miejsca, tak jak właśnie w dużych miastach, hotele, odczuwają to w ogromnym stopniu, ale cała branża jako taka bardzo bolesne straty poniosła i myślę, że jeszcze będzie te straty niestety ponosić w dalszym ciągu. A jaki będzie krajobraz branży turystycznej dolnośląskiej po COVID-zie? My tego jeszcze nie wiemy do końca, ponieważ pandemia trwa. Sezon turystyczny tegoroczny w niektórych miejscach już się zakończył, w niektórych jeszcze trwa, No ale za chwilę zacznie się sezon zimowy. Tak. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, z jakim natężeniem koronawirus nas dotknie. Jesteśmy na etapie drugiej fali, ale ona jest nieporównywanie intensywniejsza niż ten okres maja, kwietnia, czy później lipca, sierpnia. Więc myślę, że tak naprawdę należy uznać również ten sezon zimowy nadchodzący za albo stracony w całości, albo niemal w całości stracony. No ale myśli pan, że Polacy zrezygnują z nart, jeśli będzie śnieg, to nie wyjadą, nie pojadą w góry? Po pierwsze zależy to od obostrzeń, jakie będą obowiązywały, bo nie wiemy, jakie będą przepisy. Może się okazać, że w związku z czerwoną strefą, która obejmie cały kraj, i jeżeli to się nie zmieni w przeciągu najbliższego miesiąca, a ten sezon zimowy za chwilę się już rozpoczyna, może się okazać, że po prostu nie będzie można korzystać z niektórych atrakcji związanych ze sportami zimowymi. Jeżeli będzie można, to na pewno ludzie będą chcieli korzystać. Jest tylko pytanie, na ile będą zostawiali pieniądze, bo może nie będą korzystali z restauracji, z hoteli, może będą przyjeżdżali na jeden dzień z własnymi kanapkami, z termosem, z herbatą, z kawą, pojeżdżą na nartach i wrócą. Więc może opłata za stok, może opłata za wyciąg, ale już niekoniecznie taras z, nie wiem, z jedzeniem czy z grzanym winem, a może już niekoniecznie 3 dni, tylko 1. Tak? Więc tak czy inaczej, po stronie ludzi jest chęć wyjeżdżania. No to widzieliśmy właśnie latem, gdzie szlaki turystyczne były zapełnione, ale z drugiej strony restauracje i hotele, no, obroty miały dużo niższe niż w latach poprzednich. Urząd Marszałkowski pomaga przedsiębiorcom, którzy szczególnie zostali dotknięci w tym okresie pandemii, bo trwa wypłata środków pomocowych, o które się zgłosili. Jak to w tej chwili wygląda? Tak, no tutaj jesteśmy regionem chyba jedynym tak naprawdę w Polsce, który zaangażował tak mocno środki finansowe na wsparcie dla branży turystycznej. Zostały przeprowadzone. Bo to jest 80 milionów złotych. Tak, to jest ponad 80 milionów złotych, czyli tak naprawdę wszystkie podmioty, które spełniły wymóg formalny, takie dofinansowanie otrzymają. W tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania umów
i wypłaty dotacji. W sumie to jest ponad 2070 podmiotów, które mają szansę otrzymać łącznie ponad 80 milionów złotych. Na całym Dolnym Śląsku? Na całym Dolnym Śląsku. I do kogo trafią te środki? To były środki wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej, z branży rozrywkowej, z branży sportowej. No właśnie, czyli tych branż, które najbardziej ucierpiały. Czyli właściciele pensjonatów, biura podróże, właściciele atrakcji turystycznych, jakieś muzea, parki rodzinne, tego typu atrakcje, które mieszcząc się w wymogach konkursu mogły o takie środki sięgać. Czy pańskim zdaniem bon turystyczny się sprawdził? Myślę, że pomógł. Znaczy bezwzględnie pomógł. I to są jakby potwierdzone sygnały od samych przedsiębiorców. Bo sama branża mówi też, że to zdecydowanie było za mało. Oczywiście, chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy, żeby ten bon to nie było 500 zł, ale może 1000, może więcej. Ale z drugiej strony też musimy wszyscy brać pod uwagę, że nie tylko turystyka, a również budżet państwa też ma gdzieś swoje dno, po prostu. Ale te 500 zł pomogło. To, że jest dłuższy okres, czyli możemy z tego bonu turystycznego korzystać jeszcze w następnym okresie, w następnym sezonie, to też jest szansa dla tych podmiotów, które mimo wszystko pozostaną na rynku i perspektywa na to, że przyszłoroczny sezon turystyczny i ten zimowy już w lutym, w marcu i później wiosenny i letni, to będzie czas, kiedy będzie można próbować od nowa budować fundamenty finansowe swojej działalności gospodarczej. Zaprasza pan teraz kogoś na wycieczki po Dolnym Śląsku? Mimo wszystko tak, oczywiście. Dziś mamy przykład bardzo fajnej inicjatywy, to znaczy z Zamku Książ prowadzony jest streaming do Chin. Pokazujemy możliwości czy atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Jest to projekt realizowany przez Polską Organizację Turystyczną przy wsparciu samorządu województwa. Pokazywane są różne miejsca, różne atrakcje turystyczne w Polsce. Dziś jest to Dolny Śląsk, Zamek Książ. To są tego typu działania, które długofalowo przyniosą na pewno efekty, bo Polska jako kraj ma bardzo dużo do zaoferowania turystom i to było w poprzednich latach widać, bo ten ruch turystyczny z zagranicy skierowany do Polski cały czas rósł i on będzie w przyszłości rósł. No, dziś jesteśmy w dramatycznej sytuacji pandemii, ale dla tych podmiotów, które będą w stanie przetrwać i mają szansę zafunkcjonować po tym najtrudniejszym okresie, turystyka nadal będzie atrakcyjnym kierunkiem gospodarczym, nadal atrakcyjną branżą, bo ona się będzie rozwijała. Potrzeba wyjazdów, potrzeba zwiedzania, potrzeba odpoczynku jest jedną z ważniejszych podstawowych potrzeb ludzkich. Więc turyści nie znikną, nie straciliśmy ich trwale. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj ogranicza swoje potrzeby turystyczne, to one będą. Musimy po prostu przeczekać najtrudniejszy moment. Jest szansa na piłkarską Ligę Mistrzów na Dolnym Śląsku? Jest, oczywiście. Natomiast to jest problem całej polskiej piłki nożnej, całej polskiej ligi piłkarskiej. Nie czuję się na siłach, żeby doradzać prezesom klubów, związkowcom, PZPN-owi czy spółce Liga Polska. Ale chyba wszyscy widzimy, że do tej pory nie szło to w najlepszym kierunku, bo taki rynek sportowy, jakim jest Polska, czyli kraj blisko 40-milionowy, gdzie piłka nożna jest najpopularniejszym sportem i ma bardzo wielu kibiców. Sytuacja, w której dziś świętujemy zwycięstwa z drużynami z Cypru, Słowenii i innych potęg piłkarskich, jest uwłaczająca tak naprawdę. Wie pan, pytam też o to, dlatego że jest w Wałbrzychu grupa kibiców, która chciałaby odbudowy stadionu na Nowym Mieście po Górniku Wałbrzych, tak? Myśląc, że Liga Mistrzów od razu się tutaj też zjawi. To tak niestety nie działa. Mamy we Wrocławiu potężny stadion. Był okres, w którym Śląsk Wrocław grał lepiej,
został mistrzem Polski, natomiast jak się okazuje, sama budowa stadionu nie załatwia sprawy. To za mało na Ligę Mistrzów. To jest za mało, nie tylko na Ligę Mistrzów, ale też po prostu na dobrą ligę. Obiekty sportowe w Polsce powstały, powstało wiele stadionów piłkarskich i tych związanych z Euro, ale i tych, które później powstały. Natomiast tutaj jest chyba jednak sprawa systemowa funkcjonowania polskiej piłki nożnej, szkolenia młodzieży, funkcjonowania klubów piłkarskich, ale tak jak mówię, to jest rozmowa dla ekspertów. Ale generalnie najpierw wyniki, potem stadiony. Myślę, że jeżeli mówimy o piłce nożnej, to tak jak w każdym sporcie mamy piramidę i podstawą tej piramidy zawsze będą dzieci, młodzież, szkolenie od najmłodszych lat, bo dopiero na takim fundamencie można iść w kierunku szczytu piramidy, czyli wyczynowych, zawodowych piłkarzy, którzy będą odnosili sukcesy, którzy będą posiadali umiejętności, ale też chęć, determinację i głód sukcesu, taki, który będzie pozwalał im wygrywać przynajmniej eliminację do Ligi Mistrzów. A że to jest możliwe, no to przykłady takie przecież mamy, tak? Bo oczywiście sztandarowy przykład Roberta Lewandowskiego, który z tego samego systemu gdzieś udało mu się przebić wyżej, ale to pokazuje, że jest potencjał, tylko on jest niestety przez wiele lat niewykorzystywany w Polsce. Dziękuję bardzo. Paweł Wybierała, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Hojnowski. Do widzenia.